W tym filmie poćwiczymy trochę dodawanie liczb mieszanych. Powiedzmy, że chcemy do siebie dodać 2 i 4 siódme, dodać 3 i 2 siódme. Więc jak to możemy zrobić? No, możemy na przykład zrobić tak, żeby najpierw dodać do siebie liczby całkowite. To by nam dało 2 plus 3, czyli 5. A następnie dodać do siebie ułamki, czyli mamy 4 siódme i 2 siódme, no to jest razem 6 siódmych, czyli to by było 5 i 6 siódmych. No pytanie, czy można tak zrobić, czy najpierw sobie dodajemy liczby całkowite, a potem dodajemy ułamki? No i odpowiedź jest tak, dlatego że co to jest 2 i 4 siódme? Otóż 2 i 4 siódme to jest 2 dodać 4 siódme. Podobnie 3 i 2 siódme to jest 3 dodać 2 siódme. Wobec tego wszystko, co my tutaj robimy, to zamieniamy kolejność wykonywania tych operacji. Prawda? Tu mamy 2 dodać 4 siódme, dodać 3 dodać 2 siódme, czyli najpierw sobie dodajemy 2 do 3, prawda? Czyli wiemy, że dodawanie nie zależy od kolejności dodawania liczb. Czyli najpierw dodajemy tu 2 do 3 i to jest 5, a następnie dodajemy do siebie ułamki 4 siódme i 2 siódme, co nam daje 6 siódmych. I może zróbmy kolejny przykład. Powiedzmy, że chcemy dodać do siebie 3 i 3 piąte, dodać 2 i 4 piąte. No, czyli postępowalibyśmy tak samo. Czyli najpierw dodajemy do siebie części całkowite. Wiemy, że tak możemy zrobić już, prawda? Czyli to by nam dało 3 plus 2, czyli 5. I potem dodalibyśmy do siebie ułamki, czyli 3 piąte i 2 piąte, no 3 i 4 piąte, czyli 3 plus 4 to jest 7, czyli to jest razem 7 piątych. Czyli moglibyśmy tutaj zapisać, że to jest 5 i 7 piątych. I to oczywiście jest prawda, tylko że nie do końca ta liczba jest w najprostszej możliwej postaci, dlatego że taki zapis liczby mieszanej, umawiamy się, że ten ułamek jest mniejszy od jedynki, prawda? Tutaj 7 piątych to jest więcej niż 1. Czyli wobec tego to możemy jeszcze zgodnie z taką umową, żeby, jeżeli mamy liczbę w postaci mieszanej, to ułamek jest mniejszy od jedynki, żeby ten ułamek zamienić na liczbę mieszaną właśnie. Czyli to będzie tak. Mamy tutaj piątkę, a 7 piątych to jest 5 piątych dodać 2 piąte. A 5 piątych to jest 1. Czyli wobec tego ostateczny wynik zapisany zgodnie z tą umową, że liczba w postaci mieszanej to jest liczba całkowita i ułamek mniejszy od jedynki, to będzie 5 plus 1, czyli 6. No i te 2 piąte nam zostają tutaj, czyli 6 i 2 piąte.